jakaś taka pognieciona, nie będzie widać. Dobra. Witajcie. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że ludzkość jest tak bardzo zafascynowana drapieżnikami? Wszystkie filmy o rekinach, pająkach, wężach, lwach. No właśnie. Spójrzcie na YouTube. 50 najgroźniejszych zwierząt. 10 najbardziej toksycznych zwierząt. Czemu nie fascynują nas tak roślinożercy? A może powinny? Zapraszam na film o drapieżnictwie. Będzie się działo. Drapieżniki są doprawdy przepięknie zaprojektowane do chwytania swych ofiar. Te zaś równie wspaniale zaprojektowane są do ucieczki. Oto cytat Richarda Dawkinsa z książki Bóg urojony. No właśnie, jeden zjada drugiego w całości lub we fragmencie i już cała filozofia. Weźmy jednak tę definicję bardziej na poważnie i popatrzmy. Drapieżnictwo to interakcja międzygatunkowa, w której jeden organizm, drapieżnik, zjada w całości lub częściowo inny organizm, ofiarę. Czy dostrzegacie, że w tym zdaniu mieści się również twój domowy królik, chomik, świnka morska, którą swoją drogą powinniśmy nazywać ciut inaczej, kto wie jak? A to zagadka, albo żyrafa, krowa, to są moi drodzy roślinożercy, którzy też są pewną formą drapieżnictwa, z tą różnicą, że ofiara jest rośliną. W całości lub w części oczywiście, ale rośliny mogą zjadać zwierzęta, wówczas to one przyjmują rolę tego odnoszącego korzyści, a te wydawałoby się uprzywilejowane, bo aktywnie poruszające się stwory stają się ofiarami, toż to niesamowity zwrot akcji. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Można? Można. W opisie tego filmu znajdziecie link do kursu uczenia się. Kursu, który pomoże wam w opanowaniu materiału z różnych przedmiotów. Mówicie, że odwrócona lekcja pomogła nauczyć wam się biologii. Czas, żeby pomogła uczyć się wszystkiego. Zapraszam. A teraz wracamy do drapieżnictwa. Zarówno drapieżniki mają ogromny wpływ na życie swych ofiar, ale ofiary także wpływają na oprawców. Budowa ciała, ubarwienie, tryb życia, zachowania zarówno u ofiar, jak i u drapieżników są dramatycznie powiązane z cechami tej drugiej strony barykady. Na początek przypomnijmy sobie rodzaje interakcji, czyli zależności między różnymi gatunkami. Pamiętacie, jak definiowaliśmy gatunek? Interakcje dzielimy ze względu na straty, jakie co najmniej jeden z uczestników tej interakcji ponosi, czyli kryterium podziału na dwie kategorie jest ponoszenie strat. I tak jeśli choć jedna ze stron ucierpi w wyniku tego oddziaływania, mówimy o interakcjach antagonistycznych. Jeśli nikt strat nie ponosi, wtedy oddziaływania są nieantagonistyczne. A co to w ogóle oznacza słowo antagonista? Idąc za Wikipedią, antagonista to dosłownie oponent, przeciwnik, adwersarz. Postać literacka istotna dla fabuły utworu, która jest przeciwnikiem głównego bohatera określanego mianem protagonisty. Ależ to jest ciekawe. Tak więc antagonistyczne oddziaływania to te, gdzie ktoś traci, a w drapieżnictwie, co za tym idzie i w roślinożerności, cóż, ktoś oczywiście traci. Zanim zaczniemy analizować to arcyciekawe zagadnienie, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do ewolucji. Pamiętacie, cóż to był dobór naturalny? To zjawisko dostosowywania się populacji do warunków. Mówiąc o drapieżnictwie, a właściwie o adaptacjach do drapieżnictwa, trzeba sobie zadać pytanie, co to są te warunki? No jednym z głównych jest właśnie pożywienie, zatem dobór naturalny powolutku, przez miliony lat, przez niezliczoną ilość pokoleń prowadzi do ciągłego poprawiania zdolności polowania. Tym samym każdy dzisiejszy drapieżnik, którego możemy podziwiać, ma cechy adaptacyjne, które stopniowo były doskonalone. Wszystko ładnie, pięknie, ale ofiary także podlegają doborowi naturalnemu. Ofiary także zmieniają się z czasem pod presją warunków środowiska. I czy już widzicie, że na te warunki składać się będą polujący na nie drapieżnicy? Spójrzcie, jakie to piękne, niczym wyścig zbrojeń. Ja się rozwijam, żeby cię zjeść, ty się rozwijasz, żebym miał w tym temacie trudniej. Gdyby tak się zastanowić, jakie adaptacje przychodzą wam do głowy, jeśli chodzi o drapieżniki? Czyli jakimi cechami mogą się one pochwalić, które ułatwiają drapieżny tryb życia? O, przychodzi wam coś do głowy? Pazury, zęby, umięśnienie, zmysły. Ciekawe jest zjawisko rozmieszczenia oczu. Zwykle drapieżnik ma oczy umieszczone z przodu głowy, by być maksymalnie skoncentrowanym na ofierze.
na jej namierzeniu, a potem skutecznemu pochwyceniu. Zupełnie inaczej mają ofiary. Ich oczy bardzo często leżą po bokach głowy, żeby kosztem precyzji widzenia mieć szerszy obraz, widzieć więcej i odpowiednio szybko zareagować na zbliżające się zagrożenie. A doskonały kamuflaż, używanie przynęty, wszelkiego rodzaju jady, trucizny, ostrzeliwanie ofiar, zarzucanie sieci, piekielna wytrzymałość, na przykład taki żarłacz biały potrafi ścigać ofiarę na dystansie 100 km. Gra zespołowa, ale też rozmiar, krokodyle różańcowe przekraczające 6 metrów uważane są za drapieżnika na samym szczycie piramidy pokarmowej. Najprawdopodobniej tylko słoń ze wszystkich zwierząt lądowych oparłby się temu gadowi. A czy ofiary pozostają dłużne? Zacznijmy od różnych strategii ucieczek. Poprzez doskonały kamuflaż, ukrycie się za kolcami lub pancerzem, doskonała gra aktorska, toksyny w ciele. No nie da się ukryć, że odwieczna przepychanka drapieżnik ofiara jest niesamowicie emocjonująca. Co jednak, gdyby któraś ze stron zyskała taką nadzwyczajną przewagę? Ot, spójrzmy na przykład na drapieżniki. Wyobraźmy sobie, że mamy takiego super drapieżnika, któremu żaden roślinożerca, żadna ofiara nie jest w stanie się oprzeć. Wówczas bardzo szybko taki drapieżnik zdominuje tą populację ofiar, zeżre je wszystkie, a co później sam będzie jadł? Wówczas populacja takiego super drapieżnika zginie z głodu. Podobnie rzecz się ma, gdyby jakimś cudem jakaś populacja roślinożerców, czy może ofiar, osiągnęła taką nadzwyczajną przewagę. Wówczas ta populacja nieregulowana przez drapieżniki, tak, mnoży się, ich liczebność rośnie, 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 a jak rośnie liczebność, to i rośnie liczba gęb do wykarmienia, wobec tego wyżerają te rośliny, i w krótkim czasie mogłoby się zdarzyć, że ogołocą wszystkie rośliny i zdechną. Właśnie dlatego liczebność populacji zjadających i zjadanych zależą od siebie. Niby ciągle się zmieniają te liczebności, a jednak w dłuższej perspektywie mamy piękną równowagę. Przyjrzyjmy się jeszcze roślinożerności. Pamiętacie, że to rodzaj drapieżnictwa? Ja ciągle nie mogę wyjść z podziwu. Czy rośliny chętnie dają się zjeść? Ciernie u kaktusów, kolce u róży, kwas mrówkowy w pokrzywie. Udawanie, że ma się kwas mrówkowy, tak jak to robi jasnota biała, której liście są bardzo podobne do tych od pokrzywy. Żywe kamienie też udają, tylko że udają, że ich nie ma. Jak w tym wyścigu wypadają roślinożercy? Roślinożercy mają nie tylko przystosowania do unikania drapieżników, ale także adaptację do odżywiania się tym swoim pokarmem roślinnym. No zobaczcie, rośliny zawierają celulozę, jest to taki wielocukier budujący ściany komórkowe. Ale co ja wam mówię, takie oczywistości, w każdym razie owa celuloza jest strasznie trudna do strawienia, a to wszystko przez wiązania beta-oglikozydowe między poszczególnymi monomerami. Chyba mnie poniosło. Trudno się trawi celulozę. Więc wiele roślinożernych zwierząt współpracuje z mikroorganizmami, które tę celulozę potrafią strawić. Dzięki temu zarówno taki przeżuwacz, jak i symbiotyczna bakteria czerpią wiele korzyści. A i tu nam się wkradł przykład zależności nieantagonistycznej, ale o tym na jednej z kolejnych lekcji. Spójrzcie na specjalistyczny aparat gębowy motyla, na długi dziób kolibra, na zęby gryzoni, które rosną przez całe życie. Na koniec jeszcze dwa słowa o drapieżnikach wśród roślin. Kiedy spojrzycie na taką muchołówkę, na dzbanecznika, pomyślicie sobie, ale zaraz, przecież to ma liście, to jest zielone, przeprowadza fotosyntezę, to po jakie licho dręczy te biedne owady? Otóż owadzie poświęcenie służy tylko pozyskaniu azotu, tego samego azotu, którego w powietrzu mamy 78%. Niestety w takiej formie jest on dla roślin niedostępny, zatem czy to fizycznie zamykając pułapkę jak rosiczka czy muchołówka, czy topiąc w lepkiej substancji trawiącej, rośliny także potrafią pięknie odnaleźć się w świecie drapieżników. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, dzięki wielkie dla moich patronów z Patronite, a tymczasem zobaczcie jeszcze koniecznie ten film z ekologii i cóż, do następnego razu, trzymajcie się.